Cześć, jestem Damian, znajdujemy się w Biker Buzyk. Kiedyś obiecaliśmy Wam nagrania o siodłach Sele Royala pod kątem tego małego klipsa, który znajduje się z tyłu. Klips już wyciągnąłem, zostało nam otwór. W ten otwór możemy wsunąć różne akcesoria. Dzisiaj Wam pokażemy na przykładzie torebek Sele Royala, które są zintegrowane do tego miejsca. Chcieliśmy jeszcze nagrać i pokazać Wam zapięcia Abusa, które mają zintegrowane wejście w to miejsce. Tylko się okazało, że wszystkie sprzedaliśmy. Także uznaliśmy, że jednak nagrywamy, ale jak dojdą nam kolejne akcesoria, będziemy Wam dorzucać krótkie filmiki, pokazując, jak to się fajnie komponuje. Dobrze. Tutaj mamy torebkę Sele Royala. Ona występuje w trzech jakby rozmiarach. Są przypisane rozmiary small, medium i big. Wszystkie trzy Wam dzisiaj pokażę. Montaż, uwaga. Koniec montażu. Tak to wygląda. Wczepiamy w klips. Zahacza się ząbek. Blokuje się. Ustawiamy sobie na luźnej śrubce kąt nachylenia torebki. I paskiem do sztycy podsiodłowej załapujemy, żeby to się nam ładnie prosto trzymało. Torebka ładnie usztywniona. Wciskając przycisk, wyciągamy jednym płynnym ruchem. Koniec. Jeżeli chcecie mieć szybko, łatwo, przyjemnie zamontowaną torebkę, nie wiecie w jakim rozmiarze dzisiaj potrzebujecie, możecie kupić wszystkie trzy. Nic nie stoi na przeszkodzie, ale aczkolwiek jeżeli szukacie optymalnej dla siebie wielkości, no to z tych trzech można sobie, myślę, śmiało wybrać. Tu mamy medium i small i large, czyli już to największa L-ka. O, tutaj jeszcze został mi ten klips. Macie z... O, po włożeniu macie jeszcze paski po bokach i ona jest skręcana, czyli ona jeszcze, tak jak torby podsiodłowe, takie gravelowe, troszeczkę większe, można ją też sobie troszeczkę litrażowo powiększyć, skręcić. Tutaj litrażowo jest to podane, powinno być podane. Moi drodzy, 2 litry torebki. Po skręceniu zapinamy sobie pasek. Ciach, ciach. I już, i klips wyciągamy. Klips znajduje się, mówię, nie tylko w torebkach Sele Royala. Coraz więcej producentów, współpracując z klipsem Sele Royala, wstawia możliwość takiego montażu. Uważam, że proste, uważam, że przyjemne, uważam, że schludne. Wiele rowerów fabrycznie jest stworzonych na siodełka Sele Royala. Tudzież Fizika, bo Fizik też ma te rozwiązania w swoich siodełkach. Z tego, co mi wiadomo. Chyba, że znacie jeszcze inne marki siodełek, które mają taki klips, który pasuje, dajcie znać w komentarzach. To tak naprawdę pokrótce. Dajcie znać, czy takie poradniki, takie prezentacje przypadają Wam do gustu, bo to jest też nowa forma u nas. Troszeczkę się jeszcze jąkamy, jak widać, no ale myślę, że z czasem się wyrobimy. No dobrze, to na dzisiaj będzie tyle. Dziękuję, pozdrawiam, cześć.